Sam montaż jest banalny. Jeżeli ja to tak zaplotę w warkocz. Ogólnie pomysł jest ok. Oczywiście przy tym modelu mamy z każdej strony czujniki. To mocowanie wygląda super, tak jakbyśmy mogli zawiązać mocowanie wszędzie właściwie, tak? One się same nie rozwiążą, bo to nie są sznurówki, tylko jest to elastyczne mocowanie. Mój pierwszy patent, zobaczcie jak to wygląda, to jest zamocowanie GoPro do Mavica 3. I ktoś zapyta, po co to zrobić, skoro Mavic 3 ma jeszcze lepszą kamerę, bo ma na przykład 4/3. I teraz tutaj pojawiają się fajne rzeczy. Możemy zrobić przelot, na przykład boczny, bo tutaj da się to skręcić. Możemy kamerę zorientować w bok. Możemy ją zorientować też do tyłu. To też może być całkiem fajna sprawa. I też zapiąć ją w innych pozycjach. Dzisiaj spróbujemy zrobić sobie takie eksperymenty. Zobaczymy też, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy czasu. Gambi wygląda w ten sposób. To, co jest ciekawe, że możemy je wyjąć i założyć w to miejsce całkiem nowe. Mamy dwa komplety. I teraz skręcamy 90 stopni. Jest elegancko. Jest do tego instrukcja. 3 razy, tak? Trzeba owinąć, żeby to się trzymało dobrze. I mamy też mocowanie takie bardziej wysunięte na GoPro. Super sprawa. Patrzyłem przed chwilą, gdzie może być zlokalizowany GPS i on jest zlokalizowany dokładnie tutaj. Więc my musimy się nawiązać mniej więcej do środka, ewentualnie z tyłu też byłoby fajnie. Tutaj są sondy. W ogóle tych czujników tutaj jest bardzo dużo. A można by ewentualnie jeszcze z tyłu to zrobić, ale będą nam wtedy zahaczały śmigła. Więc wcale nie ma tak dużo miejsca na to, żeby zabudować tutaj GoPro. Spróbuję się tak zmieścić, żebyśmy też mogli rzucić okiem na bok. Musiałem jeszcze zerknąć, jak wygląda kąt kamery, ale wszystko trzyma się solidnie. Śmigła nie zahaczają, tu jest 0,5 cm luzu nad nimi. Tu wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o samo mocowanie, nic nie blokuje, GPS działa, wszystko gra i on lata całkiem nieźle. Ma mocne silniki, może są trochę ciepłe. Z przodu, z tyłu nie. GoPro jednak daje duży opór. Trzeba uważać, oczywiście najlepiej robić takie spokojne przeloty, żeby nie przesadzać z tym. To świetnie się nagrało, ten fragment. Kamerę też można zamocować bokiem. Wydawało mi się, że może się to wypiąć. Ale nawet nie, musiała być nie wiem jaka siła. Nie ma opcji, żeby się to wypięło. No dobra, teraz pytanie, jeżeli ja to tak zaplotę w warkocz, czy może stanowić to kijek do selfie w formie vloga? Może, tylko się nam trochę chwieje na boki. Nie jest to idealnie stabilne, ale można w ten sposób też się wspomóc bardziej w pozycji stacjonarnej, czyli stojąc niż idąc. To teraz popatrzmy, co mogłoby się tutaj wydarzyć, gdybym zapiął jeden pakiet i chciałbym kamerę na przykład umieścić tutaj na dole. No i tu wyszło kozacko. Dobrze się to trzyma. Można faktycznie dać GoPro w ten sposób, zabezpieczymy je. No i teraz jak będziemy lecieli pochyleni do przodu, to GoPro powinien być pochylony w ten sposób. No wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o lądowanie, to dramat. Nie wiem jak ja wyląduję w tej konfiguracji. Na pewno się da,
ale istnieje spore ryzyko, że porysujemy kamerę, chyba że wyląduje na jakiejś wyższej trawie albo na krzaczkach. Dopracowałem trochę te proporcje, mniej więcej wychylenie w ten sposób. Tu jest jeszcze trochę odchylone, więc nie wiem, czy to całość nie będzie za bardzo pracowała, ale warto spróbować. Tu mam miękki teren, mogę zrobić jeden szybki lot, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, leciałem, miałem wrażenie, że jest 14.3 mniej więcej, może 14.6 i straciłem zasięg, mam wrażenie, że straciłem obraz w oglach, głównie. A dlaczego? Nie wiem, bo to wcale nie było daleko, ale mam wrażenie też, że spadło mi napięcie, tak jakby jedna cela się odłączyła, bo nagle mi zaczęło pokazywać 10 V. Takie rzeczy się zdarzają. Ale wracając do tematu, czy podoba mi się Gambi? Tak. Można z nim zrobić naprawdę dużo rzeczy fajnych i można wykorzystać go do takich szybkich montaży. I to nie tylko na znak drogowy czy na gałąź, ale nawet na Mavica 3. Pod tym względem mi się podoba. To samo jeżeli chodzi o rower i podobne szybkie mocowania. To jest zdecydowanie petarda. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Ta recenzja właściwie to był przegląd możliwości Gambi w zakresie dronów. Na pewno pokazuje, że to jest fajna sprawa. Czy to akcesorium jest warte swojej ceny? To zależy. Są promocje na GoPro.com. Ja zapłaciłem za to niewiele. Mniej więcej może stówkę, może 150 zł. I uważam, że jest to na pewno akcesorium warte swojej ceny. Można też znaleźć podróbki jak wszystkiego na AliExpressie. Ale uważam, że warto mieć oryginalny sprzęt. I można go wykorzystać w wielu fajnych sytuacjach, kiedykolwiek byśmy tylko chcieli sobie zapiąć GoPro, czy to jest na rower, czy do samochodu, czy w innych okolicznościach, kiedy jesteśmy na długim weekendzie, czy na wakacjach. Jest to jak najbardziej pomocne akcesorium. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.